Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Witajcie detailingowy dziadzia, zobacz ile kurzu, ile to u mnie leżało. Kurczę, nie miałem kiedy, korek tutaj się aż mi zepsuł. Słuchaj, Tenzi, co my tu mamy, osuszanie, coś tam było z brylantem, Rolex Shine, coś tam, Tenzi. Słuchaj, tak jak widziałeś, osuszyłem sobie nim autko. Całkiem fajny, woskowy taki, kurczę, połysk, co mnie cieszy i co mi się podoba przy tym produkcie, słuchaj, to, że jest taki miękki. Z Pro Elite był podobny ten Nano Brilliant, Nano Shine, coś tak, tak podobnie się nazywał. Kurczę, tutaj mamy Rolex jakiś, zamazane, więc nie wiem, Rolex, Shine, chyba, nie wiem. Będę szukał na internecie nazwy. Bardzo miękko. I produktu dałem, dużo dałem, bo dałem 30, mówię, zaszaleję, trochę za dużo. Słuchaj, taki woskowe, miękkie zbieranie, fajny poślizg, fajne wykończenie i od razu mówię, musimy uważać, bo przy takiej proporcji, co ja dałem, potrafi zostawić smugi. Naprawdę, zostawia smugi. Myślę, że tutaj, kurczę, tak 20-10 ml będzie wystarczająco, 30. Fakt, że ten połysk przy tej ilości jest taki najfajniejszy, bo bawiłem się nim wcześniej jeszcze 10 i moim zdaniem, jakbym miał używać, to użyłbym 20 ml i tu jest tak wypośrodkowane. Lubi zostawiać smugi, tak jak mówię, i tu trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli ci przyschnie, zostawi tak jak z Pro Elite, ten Brilliant Nano Shine, chyba tak się nazywał. Jeżeli nie, to poproszę mnie popraw. Też potrafi zostawić takie białe kropki właśnie, które jak przyschną, może być problem. Więc tu moim zdaniem ten produkt bardziej jesień, zima przy osuszaniu jest wtedy perfekcyjnie, bo masz inną aurę, on lubi wodę, więc kurczę, docierasz go sobie, naprawdę docierasz i rzeczywiście to uderzenie takie ciepłe, fajne, bardzo przyjemne. Czy produkt mi się podoba? Tak, bo ja lubię takie miękkie produkty, bardzo fajny, naprawdę zajebisty. I tutaj dziękuję osobie, która mi go wysłała, muszę sobie go w coś przelać, bo chcę go mieć. Co jakiś czas, oczywiście, co jakiś czas. Ja to takich produktów używam, no, u siebie ze względu na to, że
testuję, to no nie bardzo mogę, ale jak przyjeżdża mi jakiś gruz od znajomego właśnie i powiedzmy zrobię sobie dekontaminację, wiadomo, że zasuszanie później jest problem, to wlatuję właśnie z takimi produktami. Przed maszyną, przed korektą, czy przed liźnięciem jakimś kurcze lakieru. Idealne takie produkty są. Naprawdę są. Chyba, że ktoś rzeczywiście potrzebuje produktu, który... bo nie wszyscy chcą mieć wosk, nie wszyscy chcą mieć powłokę na aucie. Na przykład danym osobom wystarczy to, że umyją sobie, zarzucą coś na mokro, czas to pieniądz, a czasami się go nie ma. Oczywiście są też takie osoby. Szybko opłukać, zarzucić coś, co doda połysku i będzie fajnie i miękko. I takie właśnie wykończenie woskowe, to ten produkt właśnie to da. No dobra, jeszcze raz dziękuję za produkt. Przepraszam, że tak długo leżał. Zobacz, jak się zakurzył. Ale no kurczę, nie miałem kiedy. Naprawdę nie miałem kiedy. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!